Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Totally Accurate Battle Simulator. Ja oczywiście jestem Paweł z kanału Paweł Gra w Gierki. Siemaneczko ziomeczki, zostawcie łapeczkę w górę, to wtedy wlatuje kolejny odcineczek. Dobra, bo się zżygam zaraz od takiego mówienia. Siema, wypiłem sobie kawę, mówię, ej, nagram sobie odcinek dla moich totalnych świrusów, zwariowanych widzów. Dobra, już. Nowa jednostka jest. Nowa jednostka nazywa się G2 z kodem Flotar, 3% zwrotu na gierki, link w opisie oczywiście. A nie, nową jednostką jest Ognisty Wąż, gdyby ktoś się zastanawiał, proszę bardzo. W ogóle kamerki nie ma, bo chciałem właśnie zacząć, wiecie, powiedzieć siemaneczko ziomeczki i mówię, no, skręcam je po prostu w środku, jak to tylko mówię. I mówię, nie, wyłączę tą kamerkę, bo tak po prostu czuję się mniej zażenowany, mówiąc to. Także jak wam mija w ogóle ten dzień? Jutro do szkółki, tak? Jeżeli widzicie to w niedzielę. Najprawdopodobniej widzicie to w niedzielę. I wiecie, z czego zdałem sobie sprawę? Że ja cały czas pokazuję tego moda. O, mam nowe jednostki. A w ogóle wam nie podałem linka w opisie. Także w opisie znajdziecie linka do tego moda. Tam macie instalację, wystarczy po prostu podmienić plik. Jeżeli sobie z tym nie poradzicie, no to mam złą wiadomość, ale nie będę jej mówił tutaj. Sami się domyślcie, jaka to może być zła wiadomość. I oczywiście dzisiaj sobie przetestujemy tą nową jednostkę. Zrobimy 3 misje z waszych komentarzy, także piszcie kolejne pomysły na bitwę. W tym sensie, że wy podajecie jedną stronę i podajecie na przykład, ile mam pieniędzy do wydania. A nie, to nie jest tak, że piszecie jedną stronę i piszecie drugą stronę. No nie na tym to polega, ok? Bo tam widziałem, że było troszkę komentarzy. Dobra, przejdźmy sobie do pierwszej bitwy, która nazywa się pomysł na bitwę. Znaczy nie, wysłał ją The Last Warrior Six i napisał: nazwa atak Tytana. Przeciwnicy lodowy gigant jako Tytan. Złoto 5000, tylko jednostki z mieczami. To może być bardzo ciekawe, więc pójdźmy sobie na Tribal Sandbox i zobaczymy, jak to pójdzie. Spoko, węża za chwilę wam pokażę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to zaraz wam po prostu zaprezentuję tego gościa. Tutaj zaszła pewna zmiana. Ta jednostka nazywa się teraz Bonsai, a nie, w sumie nie pamiętam, jak się nazywała wcześniej. Dobra. Weźmy naszego lodowego giganta, pięknego. Chociaż może dajmy sobie czerwonego giganta, ponieważ widzicie, teraz jest jako czerwony gigant. Wow, Flotar, ale, ale nowość odkryłeś. I właśnie, bo tam piszecie komentarze, Flotar, w jaki sposób odblokowałeś te sekretne jednostki, jak na przykład Kata albo Mace Spinnera. No to odsyłam do filmu, który pojawił się jakiś czas temu. Tam 3 sekretne jednostki. Tam na samym początku pokazuję po prostu, jak je odblokować. Tak samo z tymi jednostkami pozostałymi. No to wszystko jest po prostu na kanale. A wy pamiętajcie, żeby ocenić film. Fajnie by było, gdybyście zostawili łapę w górę, bo wtedy bym wrzucił kolejny film, ok? Taka prosta zależność. Dobra, mam 5000. To mogą być jednostki z mieczami, w tym sensie, że ja to rozumiem tak, że jednostki na dystans. Znaczy nie na dystans, tylko wiecie, które się upiją w zwarciu. Także zrobimy może sobie coś takiego. Sarisę też weźmiemy, ok. W sumie mogę też dać troszkę protektorów. Oni też sobie będą dobrze radzili. Stoner nie. Czy Bombmage się do tego zalicza? Valkyria, Jarl. Dobra, dajmy sobie jednego Jarla. Może paru headbatterów. Okej, to jest taka, jak widzicie, prosta bitwa na sam początek. Po tej bitwie wam pokażę tego węża. Także gdyby ktoś się tam zastanawiał, kurde, Flotar, w tytule jest Ognisty Wąż, nowa jednostka, ty nawet jeszcze nie pokazałeś, jak to się dzieje. No widzicie, bo też chcę pokazywać po prostu bitwy od was. Aha. Nie wiem, no lodowy gigant to jest jakiś totalny kozak na jednostki. Ale się przypierdzieliłeś. Spróbujmy podejść do tego troszkę inaczej, wykorzystując jednostki z dynastii. Dajmy sobie 2 smoki, Monkey Kinga i dajmy blinkera. Czekajcie. Okej. Jeden blinker. Zobaczymy, czy nowe jednostki sobie z tym poradzą. Blinker ma taką fajną umiejętność. W sumie mogłem też ogarnąć sobie Blink Mastera, bo na pewno lepiej by sobie poradził. Ale chodzi o to, że... Monkey King umarł. O kurde, smoki poleciały. Blinkmaster może po prostu bardzo szybko się teleportować. O, i czerwoni znowu wygrali, także weźmy, zróbmy dokładnie to samo, tylko wykorzystując 2 Blinkmasterów. Okej, tylko... Oni niby go biją, ale on też ich bije.
cały czas ich napierdziela, bo oni się teleportują teoretycznie, ale coś tam, widzicie, o teraz na przykład, teraz znowu dostali chyba, albo po prostu ja sobie to już wyobrażam, że oni dostają te obrażenia, trudno powiedzieć. I zobaczymy, czy właśnie te nowe jednostki, wydaje mi się, że to jest nawet fajne, o, wykorzystywanie nowych jednostek do tej bitewy, a nie cały czas korzystanie z tych starych, zwykłych. Dobra, miałem wam pokazać węże, weźmy sobie jednego takiego węża, kosztuje 800, jak widzicie, i weźmy, no, zacznijmy sobie od czegoś takiego. I ten wąż charakteryzuje się tym, że jest duży i zionie ogniem. Ognisty wąż, wszystko ładnie zrobione, no, jest mocny. Chociaż to są zwykli chłopi, więc z drugiej strony czego innego moglibyśmy się tutaj spodziewać. To może weźmy taką troszkę inną armię. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z nim. Chwila, 5. Ty. Czemu kosztuje 140? Dużo jakoś kosztuje. A, i on jeszcze odpycha. Ja pierdzielę. Nie, a, no nie pokonali go. A jeżeli bym zrobił po prostu taką armię węży, tak troszeczkę więcej ich damy. Bo można, jak widzicie, trochę ich nastawiać, no to mamy jeszcze coś po prostu lepszego. Ale oczywiście to jest jednostka stworzona przez ludzi, bo cała ta frakcja tutaj to jest po prostu od gościa Fern się nazywa i on po prostu stworzył takiego moda. Fajnie to moim zdaniem wygląda, jakby naprawdę te jednostki były rzeczywiście w grze, a nie były jakoś tam zmodowane, na przykład ten blinker to jest coś naprawdę fajnego. Teraz ten ognisty wąż też mógłby być śmiało jednostką w podstawowej wersji gry, więc dobrze, że coś takiego po prostu jest robionego. Dobra, jeszcze przetestujmy sobie tego węża, powiedzmy, na giganta. O, z gigantem chyba nie walczyłem jeszcze, jeśli chodzi o te węże. Chociaż za dużo, czekajcie, 18 tysięcy. No to dajmy 3 gigantów. Dobra, to powinna być teraz w miarę wyrównana walka. Chociaż z drugiej strony raczej taka nie będzie. Raczej taka nie będzie, bo te węże, jak widzicie, nie są aż tak silne, jak się wydawało. I w ogóle widziałem tam na Discordzie, ludzie wrzucali jakby zapowiedź nowej jednostki, która możliwe, że zostanie dodana i nazywa się Łowca Nagród, Bounty Hunter. I on może rzucać shurikenami, ma miecz, może parować ataki i on kosztuje chyba 2000 i solo pokonał giganta, także no, spoko sprawa. Czekajcie, i ty. Czyli jednym strzałem on po prostu je pokonuje. Artemis? Albo tego giganta? On też fajną ma animację ataku. Ale przypierdzielił te węże. I jeszcze raz. I za chwilę przejdziemy sobie do drugiej bitwy, którą przygotowaliście wy. No i znowu czerwony wygrał. Dobra, otworzę sobie bitwę. I to jest pomysł na bitwę. Tak się, znaczy nie, to jest komentarz. Od Sprawki. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem twoją nazwę. Albo Sprawkej. Musisz powstrzymać Samonera otoczonego 10 cheerleaderkami z tyłu i 20 tarczownikami z przodu. Masz 10 tysięcy golda. I to jest ciekawe, ponieważ z tym, żebym powstrzymał Samonera, to dużo osób pisało, także ja widziałem po prostu dużo komentarzy i nie będę używał tych tarczowników z przodu. Wydaje mi się, że nie ma sensu, ale no tylko chcę powiedzieć, że wiele osób pisało taki komentarz, żebym czegoś takiego użył, a nie tylko jedna osoba. No i dobra, zobaczymy. To jest chyba, no mówię, najbardziej requestowana bitwa tutaj w komentarzach była, żebym wziął tego Summonera sobie ulepszył. A, 10 cheerleaderek miało być. Dobra, teraz jest spoko. No i mam 10 tysięcy teoretycznie. Jakbym Blinkmasterów postawił, to obstałem, że oni bez problemu by się sobie z nim poradzili. Dobra, zobaczymy. Okej. Oj, ty, węża też. Czyli wszystkie jednostki, które od razu są dodawane. Ja pierdzielę. Czyli wszystkie jednostki, które są dodawane od razu do gry, no to będziemy mogli używać. Ale nie wiem, czy jest szansa pokonania po prostu tych jednostek. Sensei? A. Dobra, dajmy 3 senseiów. Za chwilę weźmiemy jakieś tam takie lepsze troszeczkę rozwiązania, w tym sensie z większą ilością jednostek. 2 mamuty się pojawiły, smok. Ja pierdzielę. Ej, no nie da się tego chyba powstrzymać. Gigant? Nie, gigant nie. To muszą być... Ja bym zrobił coś takiego. Okej, dobra, 10 tysięcy. Chodzi o to, żeby oni rzucili tymi włóczniami w tego Summonera. Ale niestety tak się nie dzieje. No i to jest oczywiście lagogenne bardzo. Mówię, ja mam stary komputer, więc...
Więc nie działa to jakoś super płynnie, niestety, ale no, szykuje się fajny odcinek, także polecam. I tam właśnie będzie ta bitwa 103 Giantów kontra 100, jak oni się nazywali? 100 Ice Giantów. Mówię, na swoim komputerze tego nie zrobię, ale już wkrótce się dowiecie, o co chodzi, mam nadzieję przynajmniej, bo czekam w sumie na akceptację cały czas tam wszystkiego. Jak mogę go pokonać? Jakbym użył, powiedzmy, coś takiego zrobił. Węże lecą. Ale nie, zobaczcie, on cały czas respi nowe jednostki. Bo musimy za pierwszym podejściem od razu go załatwić. Niestety tak się nie dzieje. No to jest trudna bitwa. Nie ukrywam, to jest bardzo, bardzo trudna bitwa. Potion Seller, Scarecrow. Kruki raczej nie wydaje mi się. Dobra, nawet postawię troszkę więcej tych kruków. Nie, bliżej muszą być kruki. O, w ogóle się zbagowały. Nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Okej, okay. Lećcie kruki. Dobra. I żeby summonera załatwić. Wiecie co? Nie wydaje mi się, żeby im się udało załatwić tego summonera. Chociaż... Nie, dobra, respią się cały czas te duże jednostki. Ja, widzicie, jak bardzo szybko chcę to przerywać, no bo lagi są i to nie jest przyjemne do oglądania, jak pokazał nam ten odcinek, gdzie zrobiłem taką ogromną, gigantyczną bitwę. A jakbym wziął nową jednostkę węże, Fire Snake'i? Już wiecie, ten limit 10 tysięcy to troszeczkę... Nie respektuję go, z prostego powodu, no bo za 10 tysięcy raczej tego się nie da zrobić. Plus pamiętajcie, że w tej bitwie, którą napisał Sprawki, albo Sprawkej, no tam byli jeszcze tarczownice, a już sobie nie mogę poradzić z czymś takim. Chyba, żebym wziął jakieś, nie wiem, balisty, tylko że balista zanim wystrzeli, patrzcie, nawet postawię blisko tą balistę. Widzicie? Zanim ona wystrzeli, to już no, jest za późno jest po prostu, powiedzmy sobie szczerze. A jakbym postawił tę maszynę? Uwaga! No! I... Ty, ale Summoner żyje nadal! Czajcie, dostali tyloma strzałami, a Summoner nadal żył tam. Dobra, katapulty. Katapulty. I raz, od razu, szybki strzał. Ale... Problem jest taki... Ty, co ten gościu? Czekajcie, czy oni będą wcelowali w tego gościa? Aha. Czyli po prostu rozgrywka mi się zbagowała. Dobra, teraz. Nie, jednak to nie jest ta taktyka. Teraz, o, dwa lodowe giganty. No mówię, ta jednostka jest taka RNG, że tutaj nie można naprawdę przewidywać, co się dokładnie zrespi. Jak nawet ktoś to napisał w komentarzu, że to jest coin flip po prostu ta jednostka, ale przez to moim zdaniem jest po prostu taka fajna. Właśnie przez coś takiego, że nie wiemy do końca czego się spodziewać. Ja bym jeszcze potestował tego Summonera, w tym sensie spróbował go pokonać. Ale jak? Czego jeszcze nie użyłem? Gdzie jest dynastia? Monkey King? Nie, Monkey King nie będzie. Chociaż Blink Master? Chociaż nie, próbowałem już z Blink Masterem i niestety nie udało się tego zrobić. Ice Giant. No to jest na razie chyba najbardziej broken combo, te dwie jednostki. Czyli Summoner plus w połączeniu z cheerleaderkami. Dobra, gdzie on jest? Summoner. Okej. Okay. Fire Snake, nie. Coś, żeby doskoczyć po prostu, chyba że... Szybki dojazd. Wow! W końcu! W końcu udało mi się to. Jest szansa chyba 1 do 1000, czy albo 10 tysięcy, że zrespi nam się ogromna jednostka. Miałem to raz, jak robiłem miniaturkę do filmu i po prostu sobie tam respiłem jednostki, ale po raz pierwszy na filmie jest coś takiego. Zarąbiście. Mamy giganta, który poprowadzi nas do bitwy. Dobra, oni teraz skaczą. I teraz, jeżeli zabiją szybko Summonera... Nie, widzicie? On cały czas respi. Czyli Summoner nie jest taki łatwy do... Pokonanie, jak się wszystkim wydaje. Ile on ma HP w takim razie? A łucznicy? Jakbym szybko... Nie wiem, łucznicy by go szybko zaatakowali? Może? Chociaż próbowaliśmy już z tymi maszynami, też one sobie nie poradziły. Gdzie są zwykli łucznicy? Dobra. Weźmy, zróbmy coś takiego. To musi być szybka salwa po prostu. Uwaga! Okej, okay. A nie, już się respią. No, giganty, to wszystko po prostu się pojawiło.
Piękne, po prostu piękne. Tą bitwę sobie może zostawimy na... Jeszcze wiecie, do niej wrócę zaraz. Ale mamy jeszcze jedną bitwę przygotowaną przez Akselek 1973. Nowa kampania. Wkurzony król, tak się nazywa ta misja. Masz do dyspozycji 3000. Postaw jednego króla, dwóch ninja i gości z wachlarzami. Wokół króla ninja postaw z tyłu. Bitwa testowana. Okej, okay, zobaczymy. Czekajcie, tylko muszę załarować ponownie mapę, no bo tam Summoner troszeczkę buguje grę, jak widzieliście. Dobra, postawmy tego króla. Dwóch ninjaków. Czekajcie, oni mają być za królem. Koło króla gości z wachlarzami. Gdzie są goście z wachlarzami? A, tutaj są, jesteście. Ilu mają ich być? Postaw jednego króla, dwóch ninja i gości z wachlarzami. Ale właśnie nie ma... koło króla ninja postaw... Czekajcie. Postaw jednego króla ni... króla. I dwóch ninja i gości z wachlarzami wokół króla ninja postaw z tyłu. Dobra, czyli to musi być chyba coś takiego. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Albo to nie o to chodzi kompletnie. No i dobra, i mamy 3000, abym po prostu przeszedł tą bitwę. Ja bym po prostu poleciał takim, chociaż cheerleaderka. Dwie cheerleaderki i Knight katapulta, nie, dragon. A jakbym właśnie ninja wziął jednego i healera jeszcze mu dał. Okej, okay. W sumie to może być całkiem przyjemne combo. Albo węże, nie, na węże mnie nie będzie stać. Dobra, spróbujmy z tym healerem jeszcze. Czyli wszystko po prostu ładujemy w jedną, w jednego gościa. A, tylko... On jest zdmuchnięty, czekajcie. No jest problem, jest troszeczkę problem, co by nie mówić. Kurde, ciężka bitwa będzie. Bo oni po prostu osłaniają króla, ale król cały czas zostaje tymi pociskami. Dobra, spróbujmy troszkę inaczej. Może węże? Fire Snake, patrzcie, tu jeden zaatakuje, tu drugi i tu trzeci. I dobra, spróbujmy trzy węże. O kurde. A, no król wygrał. Bonsai. W sumie dawno ciebie nie używałem. Ile ty? 3000 kosztujesz? Tylko, że on zostanie zdmuchnięty. No właśnie. I nawet nie przez to nie podejdzie do tego króla. Chociaż... Ty, napierdziela go. Dalej, wstań. A, no nie uderzył króla, niestety. Okej. Okay. Jeden dobry strzał. To teraz musi jakoś, nie wiem... W sumie nie wiem, czy jest szansa, abym to wygrał jeszcze. No bo zobaczcie, oni go odpychają. A ninja cały czas będzie w tego mojego napierdzielał. Fajne, ej, powiem wam, że tak, te jednostki z tymi wachlarzami naprawdę mają nowe nowe zastosowanie. Dobra, nie wygrałem tego. To spróbujmy Shogun na Artemisa mi nie stać. A na Senseja? 3000, jedna jednostka, Sensei. O. A jakbym Senseja jeszcze zboostował tymi, no wygrałem to, spoko. Ale jakbym Senseja jeszcze zbuffował cheerleaderkami i po prostu spróbował z takim gościem sobie zawalczyć, powiedzmy 20 tysięcy i ja mam 10 tysięcy. I dajmy na początku na przykład tych tarczowników. I was jeszcze damy. I jeszcze was. Chcę po prostu zobaczyć, jak on będzie mocno... O kurde. A, czyli... On się wpierdziela w przeciwników. A, wszystkich rozwalił? W sumie no, jak taki prawdziwy ninja się zachował. To... Czyli to nie działa? Jakbym... Wężowych łuczników? O. Ty. Czyli ty nie jesteś taki kozak. Dostał... Ej, dostał trzema wężami i już go nie ma. Czekajcie, jeszcze nawet teraz sobie to wezmę. W spowolnieniu. Dalej, wystrzelcie i cyk, lecą węże. Taki nie... O kurde, dobra, tym razem wstał. tym razem się tego nie spodziewałem. O, dobra, wygrali. Balista. Jakbym zrobił te wozy, chociaż nawet one pewnie nie dolecą. Chociaż... Ty, a nie, on żyje nadal.
No, cheerleaderki wprowadziły naprawdę dużo zamieszania, jeśli chodzi o metę jednostek. Pamiętajcie, że też będę musiał zrobić ten turniej wielki. Tylko właśnie z tym turniejem jest taki problem, że ja codziennie wchodzę sobie na tego Discorda albo na ten link, który znajdzie się w opisie, bo tam są aktualizacje modów i tak dalej. I cały czas jest po prostu coś nowego dodawanego. I nie wiem po prostu, jak to rozegrać, ten turniej jednostek. Czy po prostu zrobić tak. Każda jednostka po prostu tutaj będzie. Klaber walczył z protektorem, powiedzmy. Później to z tym i to przychodzi w sumie właśnie, nie wiem, czy to jako będzie, powiedzmy, czy zrobić inaczej, muszę wam to wytłumaczyć, czy zrobić właśnie, żeby te jednostki walczyły i powiedzmy Protector wygrał z tej pary, a tutaj wygrał Stoner, no to później oni się biją i na końcu po prostu, na samym końcu będą walczyli z Mamutem i wygrany z tej frakcji, obstawiam, że to będzie po prostu Mamut, przechodzi do wielkiego finału, znaczy wielkiego finału, wychodzi z grupy, powiedzmy, i później walczy z najlepszą jednostką z tej frakcji, później walczą te najlepsze jednostki z tych frakcji, z tych i z tych. I później wiadomo, coraz dalej to idzie. Czy po prostu każdy z każdym i nieważne, chociaż nie, każdy z każdym, to będzie trwało nie wiadomo ile. No, także co, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Fajny wąż. Podoba mi się ta jednostka, na pewno będę jej używał, bo mimo tego, że ma mało HP, no to potrafi naprawdę zrobić dużo, dużo zamieszania. Jeszcze na sam koniec wam go pokażę. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasz piękny wąż. W sumie mógłbym zrobić węże kontra węże. A i one się jeszcze odpychają. No ale duże obrażenia zadają, naprawdę bardzo duże. A z tym? Z bonsajem? Ulala! Ładnie go odpychacie. No, także kolejny odcinek już jutro o godzinie 15. Chyba jutro wracacie do szkółki, więc idealnie po szkółce będzie na was czekał odcinek z Tapsa i z czegoś jeszcze. W sumie nie mam pojęcia z czego, ale to mówię. To zobaczymy. Miłego dnia wam życzę, miłej niedzieli i miłego tygodnia. Cześć, pa, pa.